What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Steps even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Także siemaneczko, kolejny vlogu. Po dość dłuższej przerwie od vlogów, ale teraz vlogi nabiorą sensu. To jest nowa kamerka, także będą vlogi nagrywane. Roboty jest, to się będzie nagrywało. Będziecie chcieli oglądać, to będzie nagrywał. Tak się będzie koło zaznaczało. Walczymy z zabornikiem dzień drugi. Wczoraj 20 rozrzutników jeździliśmy tak na spokojnie. Zanim podmurowaliśmy, zanim miało było zatankowane paliwa. Dzisiaj tak samo w tamtym zestawie napinaliśmy łańcuch, bo się wyciągnął. No i mamy godzinę 12:30. Także powinniśmy dzisiaj temat zakończyć obornika. Stąd co wozimy. Niedaleko tutaj mamy, bo wolną drogą. Nie trzeba jeździć asfaltem, wiadomo, na asfalcie uważaj, bo to by spadło. Sprzątać trzeba byłoby. Zaraz byłyby gliny albo coś w tym stylu. Ale fajny żołnierek leci z tych starych jeszcze. Będziecie widzieć, czy nie będziecie widzieć? Przybliżę. Nie widać. No i wozimy. Na dwa zestawy to jeszcze jest, jakoś to ubywa. Wiadomo, gdzieś tam szerokości roboczej. Nie ma ten rozrzutnik, ale coś się ma, tym się wozi. Myślimy nad czymś większym, ale czas pokaże, co to będzie. Wczoraj tato gruberował, mówi, że sucho, nie chce wchodzić. Ale gruberował to jakoś. Tutaj wywieziemy ten gnój i zgruberujemy ten kawałek. Na razie dajemy sobie spokój, bo sucho jest. Czekaj, gdzie on był? Tutaj. Teraz będę za mocno. Sucho jest. Teraz jakiś deszczyk upadał. To by można było popląd posiać. Bo szkoda sprzętu, no tak jak jest sucho. Wszystko zostaje w dupę. Poszło. A wywozimy z tego względu obornik, bo tam miejsce na kiszonkę chcemy zrobić. Bo już się kończy nam karma i chcemy nową kosić, to gdzieś za 2 tygodnie. Zobaczymy, jak będzie z ziarnem. To akurat tak uciśnie i będzie na styk. Idzie teraz tej paszy. Mamy prawie 57 sztuk. Towaru jest. Trzeba go wyjeść. Idziemy. Tak na razie rozrzutniczki się spisują elegancko. Wiekowe, powiekowe. Ale przesmarowane, powymieniane, no to trzeba przed sezonem. Jakieś tam łożyska, nie łożyska. Chodzą. Tyle opornika, co na razie jest. To się i tymi wywiezie, wiadomo. Przydałby się i większy. Ale trzeba tymi. Jak na razie. Najgorzej to jest, jak się jedzie niż asfaltem. Tej kurtyny nie ma, tej ściany. Wiadomo, poleci.
nie jest najgorszy. No i ta skrzynia ładunkowa jest za mała, no i szerokość robocza, ale tutaj gdzie jest blisko, to wywiezie się. Tam gdzie dalej, to wiadomo, wywoziliśmy tymi szczepami i się rozwoziło tym na polu od razu. Ale słuchaj, trochę pogadane, nie wprawione do tych vlogów. Ja tutaj tak gadam normalnie, a ciekawe jak będzie mnie z głosem słuchałem to w rusku. Niby ta kabina wyciszona w tym nowym, ale zobaczymy jak ta kamera nowa otwiera dźwięk, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało. Kolejny się powyjeżdżały w Śliwa, to do Wilkno było na początku lipca, chyba pierwszego czy tam drugiego, jak jeszcze zboża były zielone, to u nas spadło 120 litrów czy 140, coś takiego, i od tamtej pory nic, może jeden deszcz był taki w środku żniw, co zgonił i to wszystko. Przydałoby się na kukurydzę, na buraki, żeby jakiś deszczyk poszedł, to nie wiadomo, uprawa byłaby lżejsza, nie? Tak by się sprzednie wycierał. To stosunkowo gorzej się uprawia, niż naprawdę jakaś susza była, na przykład jak rok temu nie padało. O, jadą chłopaki kosić jeszcze. Jak oglądają, to pozdrawiamy Mariusza, a my wozimy dalej. Dzisiaj jeszcze chcę to spróbować, także na pewno jakiś kolejny blok się pojawi. Na dwa jadą chłopaki, to się na pewno jakiś blok pojawi. Jak wpadnę w ten rytm, to będzie taki, nie wiem, na początek nawet tak dwa filmy, znaczy dwa vlogi tygodniowo albo trzy. Zobaczymy jak to będzie z czasem wyglądało, z obróbką i z montażem, bo z tym najdłużej schodzi. Zagrać tam nie problem. Jedzie i siódemeczka RK. Zeszła, to wyjeżdżają chłopaki, a ja nie przedłużam, jak to wyleci, jadę się ładować. Także co, widzimy się w dalszej części odcinka. Chronologia musi być, no tak. Jedziemy maszyną naszą JCB. Górna. Oj, przydałaby się taka Jake'a. Przydała, nie powiem, że nie. Ale ciepeczek na razie daje radę. A nad jakąś Jake'ą trzeba nie pomyśleć, bo już. Znaczy idzie tym turem załadować, ale ładowarka to ładowarka. Na hali pod garnem zboże tira załadować. A tak to mamy tego ruska. Ruskiem tura nie, tego tira nie załadujesz. Znowu rusek wolniej podnosi. Mniejszy promień skrętu. A ciapek szybciej podnosi, ale ciapki znowu takiego ciężaru nie podniesiesz. To jest znowu czapek zwinniejszy. Tak jak żniwa, to jęczmień, jak kosiliśmy, to podwalałem czapkiem. Potem jak była pszenica, to już podwalałem ruskiem, żeby to wyżej pchnąć, wiadomo, cztery buty. Teraz drugowy wyremontowany. To się hydraulika odezwała. Robiliśmy skrzynię,
głównie rozbieraliśmy to na skrzyni, bo łożysko padło. No i tam widzieliście na vlogu, była ta obudowa wytrzaskana. Ja się muszę w końcu wziąć za ten, za tą prezentację tego Ruska, bo tak mówię. I słowa dotrzymać muszę. No to jak się będzie jakaś chwila po którejś tam soboty pod wieczór nagra się prezentację, elegancko się zmontuje i będzie. Do warku to by to 5 minut, nawet nie, większy krokodyl, 3-4 krokodyle i taki rozrzutniczek pełny. A tutaj co ja biorę na ten krokodyl? Wielkie nic, no jak wezmę pełny, zaraz mi dupę podnosi. A tu nie ma ramy, ten dur, czonik nie jest spięty, przełamać nie jest problem. Problem dopiero jest wtedy, kiedy trzeba remontować. To wtedy jest problem. Obiad zjedzony. To i można działać dalej. Tam nakładowałem ten rozrzutnik. To bateria padła, akurat miałem czas chcę podładować, maszynę. Działamy dalej, jeżeli nie wiem, że 4-5 rzutników będzie i zaraz się przesiada w drugiego sprzęta i będziemy to mieszać. Tym obornikiem nawieziemy całe pole. Później dużo zostało, 5-6 rozrzutników jeszcze jest. Akurat tamte prostokącie się nagnoi i będzie działka 100% nagnojowa. Lecimy na dwa. Obroty i ogień. Materiału jak na tego vloga mi się już będzie dość minuty, około 15-14 minut powinno wejść i zaraz się ustawię do miniaturki i takim akcentem będziemy kończyć dzisiejszego vloga. Także jeżeli się taki pierwszy vlog podobał, to strzelcie łapkę w górę, jakiś komentarz dajcie i widzimy się
produkcja